Ho, ho, ho! Cześć moi mili, witajcie na kanale Niemożliwe, na gdzie niemożliwe staje się możliwe, a marzenia po prostu się spełniają. I witam was, kiedy? 1 grudnia 2017 roku. Tak, jest już grudzień, a grudzień oznacza vlogmasy. Yeah! Oczywiście... coś mi się wyłączyło. Oczywiście filmiki nie będą codziennie, bo po prostu fizycznie nie dam rady, ale to będzie miesiąc właśnie daily vlogów, dni ze mną, świątecznych dni ze mną, przygotowania świąteczne, ozdoby świąteczne, pakowanie prezentów, to wszystko właśnie będzie w tym roku na vlogmasie. Jeśli chcecie, serdecznie wam to polecam, możecie dołączyć do wydarzenia na Facebooku, do którego link dam wam oczywiście na dole. Tam będę wam wrzucać wiecie, linki do vlogmasu, wszystko, więc będziecie nie dość, że na bieżąco, to jeszcze może jakieś smaczki będziecie mieli. Jest godzina 10, jest godzina 11, ja dopiero wstałam i muszę dokończyć zadanie z matmy, bo za niedługo będzie matma, a później będzie jeszcze polski, także no, dzień taki średni, jak na początek grudnia, ale... Cóż, mamy na to poradzić. Mamy za to piękną zimę za oknem. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie tylko, jak jest cudnie. U mnie takie drzewka. Powiem wam, kochani moi, że zaraz matma zjadam sobie śniadanie. Ja zjadam sobie śniadanko. Matematyka zaraz będzie. Cała godzinka. Cała godzinka matematyki, później polski i próbna matura z polskiego. Także to już jest w ogóle, wiecie, coś ciężkiego do zrealizowania. Mamy kalendarz adwentowy z czekoladkami. W sumie nie wiem, czy go teraz będę otwierać, ale raczej nie, bo nie mam ochoty na nic słodkiego. W sumie rzadko mam coś ochotę. Dzisiaj w ogóle jestem na czerwono, proszę bardzo, proszę Państwa, na czerwono, bo święta, tam są czapka, tam jest czapka Mikołaja, tu jest czerwono, no, dzieje się i śnieg za oknem, mamy śnieg za oknem, także... W słodkim pudełeczku pieska. Mamy smaczki dla pieska. Mojego kochanego. Żeby się nie wywietrzało i żeby nic im się nie stało. Żeby były zawsze pyszne i świeże. Masakra. Czas na świąteczne porządki u psa. Nie zapominajcie o swoich pupilach. Im też trzeba zrobić porządek w szafce. Bo można na dnie znaleźć stosy karmy. No. I różne inne rzeczy. Także w pudełeczka posegregować ładnie i wrzucamy do szufladek. I pięknie. No i co tam u was, moi kochani? Jest prawie... nie, po 15:07. I ja już mam zimową składankę, świąteczną składankę. No, więc u mnie już święta pełną parą, pościągałam sobie na pendrive'a kilka fajnych piosenek. I teraz będą lecieć u mnie świąteczne piosenki aż do znudzenia, aż się znudzą w końcu i później znowu będzie jeszcze trzeba czekać na nie cały rok. Także no, u mnie już święta. A tu już prezent czeka na kogoś. Hihihi, bardzo fajnie wygląda w ogóle wśród poduszek. Super. No i mój pierwszy pomysł na zapakowanie właśnie to jest w taką skarpetkę z papką. I super, i pięknie. No, ostrość. Nawet kocyk świąteczny się już załapał. Nie, jak już jest 1 grudnia, to ja już naprawdę czuję święta, bo wolę zacząć, wiecie, czuć magię świąt od grudnia, niż przedłużać sobie do stycznia, bo później już nie ma tego takiego uroku i tej magii i zdecydowanie właśnie wolę zaczynać sobie od początku grudnia i już na początku na przykład stycznia już troszkę... mi to opada po prostu, ten nastrój świąteczny. Także zobaczcie, jak fajnie tutaj jest tuba. Ostrość. Nawet na stole pojawiły się już świąteczne serwetki z Pepko. Bardzo mi się podoba taki wzorek. I oczywiście już nawet na przybory moje szkolne
jest bucik. Także kubeczek jeszcze tylko nie jest świąteczny, chociaż jest z Zakopanego, więc można by powiedzieć, że trochę świąt w tym jest. A ja czekam teraz na jej język polski. No to moi mili, czas na kąpiel i czas na umycie włosów i bardzo, bardzo lubię te odżywki. One są w Biedronce. Jeszcze tej pomarańczowej nie miałam, więc dzisiaj próbujemy nową odżyweczkę pomarańczową. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Cześć moi mili, witam się z wami gdzieś o godzinie 20. Ja teraz się zajęłam robotą słoiczków. Teraz będzie taki... ostrość, o, taki ze śniegiem, ze śnieżynkami dokładnie mówiąc. A tutaj mam już taki z kokardą, z pobokami są, wiecie co, bombeczki. I tutaj też jest taki cały biały ośnieżony, także praca w re, moi mili. Zobaczcie, mam tutaj rzeczy. Klej na gorąco oczywiście, no, śnieg w sprayu. Tam moi mili mówiłam, jest wydarzenie na Facebooku Vlogmas. Grudzień Sandrix. Tutaj dodaję właśnie informacje, co się będzie działo. Dzień dobry, witamy Państwa o 3.55. Tak, jest sobota, a ja wstaję o 3.55. To się nazywa po prostu ranny ptaszek. I nasze tętno. Co tu za mikołajowy prezent? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie mogę jeszcze podglądać. Nie mogę. Zajrzę tylko tak. Hej, nie mogę się doczekać. Co tam jest? Taka wielka torba. Nie mogę się doczekać. Chcę tam zajrzeć. Moi mili, miałam się otwierać kalendarz adwentowy z czekoladkami, ale oto taki piękny się kalendarz pojawił, kosmetyczny. Więc pozwoliliście, że ja już z upływu emocji z tego wszystkiego otworzyłam pierwszym okienku. Był żel pod... Kurczę, fokus. Żel pod prysznic. Kurczę, ma tak boski zapach, że ja w życiu nie czułam piękniejszego zapachu, jeśli chodzi o żel pod prysznic. I super mała buteleczka będę miała akurat na wyjazdy, bo teraz dość sporo wyjeżdżam. I były takie te płatki pod oczy, nie wiem jak to nazwać dokładnie. Które się właśnie tak daje, czekajcie, łapcie. No, które się daje ładnie pod oczy i one tam wszystkie worki i tak dalej, niwelują i tam oczyszczają pięknie. Także to są moje pierwsze dwa prezenty. Resztę będziemy otwierać, a jestem mega podekscytowana. Kalendarz jest z Douglasa i po prostu jest prze cudowny, jestem mega. Dzień dobry, dzisiaj jest który? 3.12. Czyli mów tak, jak pisałam na Facebooku. Jeśli nie wiedzieliście, to wpadajcie na Facebooka na wydarzenie Grudzień z Sandrix. Tam są wszystkie informacje na temat, kiedy filmik, jak filmik i w ogóle co z zimowymi filmikami. A ja się z wami z rana witam i Sandra otwiera kolejne okienko. I to tym razem przy was, przepraszam. Tym razem, ojciu, przy was, trójeczka. Fajnie, że nie są po kolei. Jedynka, była dwójka, trójka. Gdzie jest trójka? Znaczy, to na proroczy są na lakierze do paznokci nie wygląda. To bardziej w jakimś kosmetyku do usta, bo jakimś kolorowym wygląda. Jedną ręką. Dam sobie radę. Też coś z paznokciami. Słuchajcie, już otwieram, nie pięknie. Dam, w trójeczce mamy. Dam. O, fajny, malutki. No, nie łapie się ostrości. A, proszę bardzo, w trójeczce mamy pilniczek. Muszę to przykleić, bo mi się odkleiło, miał być taki ładny. Proszę, stan się sprawdził, bo jest coś do paznokci, także mamy pilniczek.